Stój! Nie spodziewałem się, że to zadziała. Mam cię! Szczepionkę! Jeszcze go dopadnę. Fura jest cała? Gazu! Kto tam? I'm Batman. A, idź ty głupi. Chodź. Hej. Idź tam do siebie, ja już gotuję ci właśnie kolację. Jak ci minął dzień? Nic ciekawego. 24 przestępców. Jeden mutant. Zniszczone pół miasta. I stary żuk. A ziemniaki kupiłeś? Byłem w warzywniaku. Ale pani powiedziała, że facetów w rejtuzach to ona nie obsługuje. A co ty z taką chrypą mówisz? Znowu zapalenie gardła? Chcesz tabletki? Nie, wszystko okej, to chyba tak z przyzwyczajenia. Poszedłbyś do jakiejś normalnej roboty, a nie biegasz wieczorami po mieście. Noc nie jest tylko od łapania przestępców. Ta? A do czego jeszcze? Może byś spędził trochę czasu ze mną? Może ja też potrzebuję trochę ciepła. A to co, w piecu nie grzeją? Możemy gdzieś w końcu pojechać, poleżałabym na krecie. Te, na świni się połóż. No i taka to z tobą rozmowa. Ja ci tu mówię o swoich potrzebach, a ty jak zwykle odwracasz szczura ogonem. A propos, jakiś szczur w ogóle chodzi po nocy po domu i piszczy. Dobra, później go na Oliwie. A wiesz co? Superman ostatnio do mnie pisał i chce wpaść do nas na kolację. Co to w ogóle za super bohater, co gacie sobie na spodnie zakłada? A może tak Catwoman zaprosimy, co? Mam uczulenie na sierść. Oj, dobra tam, jest już to jedzenie. Już, zaraz ci podaję. Tylko jeszcze ten słoik ci otworzę. Chodź tu podejdź, bo nie mogę otworzyć. No, idę. Daj to. Coś się zaklinował. Jasne, daj to, ty super bohaterze. Ratujesz świat, a słoika nie potrafisz otworzyć. O, już się zaczyna, a to niby ja taki konfliktowy jestem, tak? Ratuję świat, narażając swoje zdrowie, życie. Nie śpię po nocach, tylko wypatruję cały czas w niebo, czy pojawił się tam ten cholerny znak. Już zobacz, jakie mam oczy czerwone, o, od tej bezsenności. Takie mam czerwone, jak Daredevil niedługo będę miał. Myślisz, że jak jestem superbohaterem, to wszystko nagle mam potrafić zrobić? Tak. Tak? A kto ci rury naprawiał, jak przeciekała? Albo cię w środku nocy biegł po te precelki, bo sobie nagle paniusia zażyczyła? Superman. Jeszcze jedno słowo o tym twoim byłym chłoptasiu i ja wychodzę. Chociaż to mój dom. Ale serio w środku nocy biegł po precelki? A jak już jesteśmy przy tym, że niby mam tak wszystko robić idealnie, to może też zacznij coś wymagać od siebie, a nie... Byś mogła w końcu zacząć dobrze gotować i opuszczaj klapę w toalecie. No. O, no już dobrze. Wcale tak źle nie gotujesz. Czasem da się zjeść. To znaczy, chciałem powiedzieć, że to wcale tak źle nie wygląda. Bywało gorzej, no. O, no już nie płacz. Resztę wieczoru spędzę z tobą. Popatrzysz, jak gram sobie na konsoli. No, albo jak sobie układam nową fryzurę. A może nawet obejrzymy jakiś film później. No, co ty na to? To może zacznijmy od tego filmu. No, to dobrze. No to ja się przebiorę i przypudruję nosek, a ty idź i wybierz jakiś film, dobrze? No, to idź. No. Znowu te balone skarpetki wszędzie. Niby nie topesz, a znaczy nimi teren jak pies. No hej, kochanie. Już jestem. Przemyślałem sobie to wszystko i... Chyba masz rację, że
powinienem więcej czasu spędzać z tobą, a mniej tego biegania na mieście. No, co tam za film wybrałaś? W ogóle... Nie! Nie! Tylko nie to! Nie! Nie!